pamiętacie, że celem naszych dzisiejszych lekcji było znam zwyczaj ludowy śmigus dynkus, prawda? I na co będziemy zwracać dzisiaj uwagę, pisaliśmy, prawda? Śmigus dynkus, znam ten zwyczaj wielkanocny i ułożę życzenia wielkanocne. Najpierw zrobimy sobie pracę w grupach, w parach. I teraz tak, za chwilę rozdam w parach karteczki. Będziecie zadawać sobie pytania partnerskie, czyli jedna osoba z pary jednej, druga drugiej, ale mamy tu z tyłu, na tych karteczkach, które za chwilę wylosujecie, A i B. Pierwszą osobą, która zadaje pytanie, będzie osoba, która będzie miała na karteczce literkę, którą jak myślicie? A. Bardzo dobrze. I zaczynamy. Czytamy sobie po cichutku pytanie. Sprawdzamy, czy mamy literkę A czy B. Kto zaczyna? I za chwilę będziemy rozmawiać. Sprawdzamy A czy B i przygotowujemy się. Czytamy sobie po cichu pytanie, które zadamy za chwilę drugiej osobie z pary. Przeczytałeś? To pomalutku. I ta osoba, która ma literkę A, odwracamy się do siebie twarzami w parach. I osoba, która ma literkę A, zadaje pytanie, a osoba druga odpowiada. I później zamieniamy się. Osoba B mówi pytanie, a druga osoba odpowiada. I zaczynamy. Jedna i druga już odpowiedziała na pytanie. Dobrze, za chwilę sobie podsumujemy. Która para skończyła? Proszę pokazać na metodnikach zielone światło. Dobrze. Maciuś, którą masz literkę na pytaniu B? Przeczytaj nam pytanie B. Kiedy składamy życzenia? Kiedy składamy sobie życzenia? I podsumujemy sobie. Pierwsza osoba, Kubuś. Kiedy składamy sobie życzenia? Z jakiej okazji? Drugie pytanie A, Filipku, przeczytaj nam. Czego życzymy, czego życzysz innym, prawda? Dobrze, no i odpowiemy sobie na to pytanie. Zuzia, czego innym życzymy? Naszym drugim punktem, prawda, w na co bezu, kiedy realizujemy nasz cel, jest ułożyć życzenia. Przypomnijmy sobie tylko pewne zasady, Maciuś nóżkę opuść, jakie przy składaniu, przy formułowaniu życzeń mamy. Najpierw musi być komu, prawda, składamy życzenia. Z jakiej okazji te życzenia składamy, czego życzymy i kto te życzenia składa. Za chwilę zrobimy sobie to praktycznie. Dziewczynki zapraszam na wykładzinę. Podnieś Adaś metodnik. Zapraszam chłopców na wykładzinę. Tak, połóż sobie na ławeczce na razie. Ale siadamy wszyscy razem, bo za chwilę podzielimy się na grupy. Odliczamy, Maciuś, do trzech. Zaczyna Filip. Dobrze. I teraz uwaga. Jedenki siadają sobie w tym rogu. Ciii, po cichutku. Dwójeczki do tego rogu zapraszam. Trójeczki w tamtym rogu. Albo tu na środku będzie wygodniej. Ciii, już. Będziecie mieli do wykonania zadania drugi punkt naszego na co bezu. Będziecie układać, Filip, życzenia wielkanocne. Na co bezu do tego zadania, czyli konkretne polecenia, mamy tutaj na pisance. W kopercie są sformułowania życzeń. Macie je najpierw na tej pisance ułożyć w odpowiedniej kolejności, pamiętając o tym, co przed chwilą mówiliśmy, prawda? I dalej, najpierw jak zaczniecie, przeczytacie polecenia, dopiero bierzecie się za wykonanie zadania. Układamy, tak jak powinno być, treść życzeń i dopiero będziemy sprawdzać. Proszę jeszcze, żeby Lenka, Kubuś i Weronika poszła po metodnik, bo jak skończymy pracę, to proszę zasygnalizować to zielonym światłem. Najpierw Maciuś i Adaś przesuwają się do dziewczyn.
czytamy polecenie. Na co, Bezu? W kopercie są życzenia. Wyjmujesz i układacie w odpowiedniej kolejności. Tak, układamy na naszej pisance. Lena rozdziela każdemu po jednej karteczce. Każdy czyta swoje i zastanawiamy się wspólnie, w jakiej kolejności powinniśmy je ułożyć, pamiętając, jak piszemy życzenia. Najpierw dla kogo, z jakiej okazji, dla kogo, z jakiej okazji, czego życzymy? Na środku jajeczko, ale zielone światło, metodniku. Laura pójdzie po klej i długopis. U was już poprawiliście? Ola idzie po klej i długopis. Bardzo dobrze. Już. Jak już jest sprawdzone i powiedziałam, że jest dobrze, przyklejamy równiutko życzenia na naszej pisance. Bardzo dobrze. Lenka idzie po klej i po długopis. Maciuś się odwraca do swojej grupy. Każdy jedno przykleja po kolei. Lena, daj klej teraz Bartkowi. Bartek teraz przykleja następne. I po kolei. Bardzo dobrze. Maciuś usiądzie ładnie. Bardzo dobrze. Po kolei przyklejamy. Dobrze. Kto już nakleił życzenia? Czyta drugie polecenie w Na co, Bezu. Po cichutku Amelka przeczyta. Sprawdźcie jeszcze, przeczytajcie życzenia, czy są dobrze przyklejone. Czytamy drugie polecenie do Na co, Bezu. Czytasz na jajeczku, drugie polecenie, na pisance naszej. No, przyklejamy, przyklejamy. Przeczytałaś drugie polecenie w Na co, Bezu? Dobrze. I teraz Maciuś czyta pierwsze pytanie. I zastanawiamy się wspólnie, jak odpowiemy na pytanie. Przypominam, że jak odpowiadamy, Filip? Zdanie zaczynamy dużą literą, ale jak to ma być odpowiedziane, Lenka? Całym zdaniem, prawda? Odpowiadamy całym zdaniem. Drugie pytanie przeczyta Laura. Już przyklejone? Całym zdaniem odpowiadamy. Zastanówcie się, co to jest. Jaka będzie odpowiedź B? Co pisaliście? Układaliście? Jak to się nazywało? Ale nie, jak się nazywało to całość, co przed chwilą układaliście w tekście? Bardzo dobrze, brawo. Jeśli mamy jakiś problem, ale całym zdaniem ma być odpowiedziane. Jeśli mamy jakiś problem, mamy metodniki, prawda? Całym zdaniem, dobrze, Maciuś. Dobrze, Natalka czyta, a Kuba pisze odpowiedź.